Szanowni Państwo, nazywam się Jakub Nowakowski, jestem dyrektorem Żydowskiego Muzeum Galicja i tak jak miałem przyjemność rozpocząć z Państwem tą wirtualną podróż przez wystawę stałą Żydowskiego Muzeum Galicja Śladami Pamięci, tak i teraz mam przyjemność zakończyć tą naszą wspólną podróż. W trakcie tej podróży widzieliśmy szereg tematów, szereg części składowych, które tworzą wystawę. Rozmawialiśmy o pustce, o nieobecności, która wypełnia przestrzeń współczesnej Polski, tej nieobecności żydowskich mieszkańców, którzy kiedyś tam byli, a dziś poza największymi miastami ich tutaj nie ma. Mówiliśmy też o chwale, o bogactwie tego żydowskiego świata, który tutaj istniał, to w sekcji drugiej. W sekcji trzeciej przyglądaliśmy się miejscom, w których rozegrała się zagłada, zarówno tym dużym, choćby Auschwitz, czy miejsce po obozie w Bełżcu, ale też tym małym i najmniejszym, w których zagłada dokonała się w wymiarze lokalnym. W sekcji czwartej wyszliśmy poza tą standardową narrację opisującą Polskę przez pryzmat przedwojnia i Holokaustu i pokusiliśmy się o opowieść na temat tego, co wydarzyło się w Polsce po wojnie, na temat prób odbudowy żydowskiego życia po 1945 roku, na temat polityki, na temat pamięci. Natomiast sekcja piąta, ta, która kończy i wieńczy całą opowieść, jest poświęcona ludziom, jest poświęcona tym, którzy nie tyle kiedyś żyli, ale dzisiaj tworzą żydowską Polskę, a także polsko-żydowskie relacje. Zapraszam zatem na zwiedzanie ostatniej sekcji wystawy stałej Odrodzenie żydowskiego życia. Często postrzegamy historię polskich Żydów jako opowieść, która się zakończyła, której ostatni rozdział napisali czy to Niemcy w okresie zagłady, czy to komuniści w powojennej Polsce. Tak naprawdę historia ta jednak nie skończyła się, a żydowskie życie trwa, a w zasadzie powróciło do Polski. Ostatnie 30 lat, czyli okres demokratycznej Polski, to czas odrodzenia się żydowskiego życia w Polsce, ale to także czas niebywałego wzrostu zainteresowania żydowską przeszłością wśród nieżydowskich Polaków. Żydowskie życie w Polsce zatem to nie tylko przeszłość, ale to również teraźniejszość. I to zdjęcie pokazuje nam jeden wycinek z tego religijnego życia, którego świadkami jesteśmy dzisiaj. Na tym zdjęciu widzimy zatem pana prezesa Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Tadeusza Jakubowicza, który otwiera celebrację święta Chanuki w synagodze Tempel. Żydowskie życie nie tyle powróciło do Polski, ale wyszło z cienia. Żydzi w Polsce byli zaraz po wojnie, w okresie komunizmu, a także na początku lat 90. To, co zmieniło się na przestrzeni ostatnich 30 lat, na przestrzeni ostatnich 10-15 lat, to to, że życie żydowskie zaczęło być widoczne w przestrzeni publicznej. I tak jak to ta celebracja, to święto Chanuki, które obchodzone jest tutaj hucznie w synagodze Tempel, tak i inne aspekty żydowskiego życia na powrót stały się częścią krajobrazu, który wypełnia współczesną Polskę. Mamy zatem teraźniejszość, która wypełniona jest przez rzeczy duże i małe. Częścią tych rzeczy są kwestie związane z życiem religijnym, ale częścią są rzeczy prozaiczne, żydowskie życie. Ta teraźniejszość to nie wszystko, bo jest też przyszłość. Są też próby tworzenia żydowskiej przyszłości w Polsce, budowania świata, w którym polscy Żydzi będą na powrót czuli się tutaj jak w domu. I te procesy uosabia w sobie to zdjęcie dokumentujące siedzibę główną Centrum Społeczności Żydowskiej, Jewish Community Center, tu w Krakowie, które stało się takim hubem, tętniącym sercem tej nowej, młodej żydowskiej społeczności, która, choć zakotwiczona w przeszłości, dużą część swojej uwagi poświęca właśnie przyszłości, żydowskiej przyszłości w Polsce. Często zadawane jest pytanie, ilu jest Żydów w Krakowie? I tak naprawdę nikt do końca tego nie wie, bo to zależy od tego, czy będziemy skupiać się na członkach społeczności żydowskiej, czy gminy wyznaniowej żydowskiej, która skupia przede wszystkim osoby religijne, ortodoksyjne, czy też liczymy osoby, które należą do jednego z innych nurtów judaizmu, czy to jest hasydyzm, czy też nurty reformowane, Or Hadasz.
Czy też zaczniemy wreszcie wliczać osoby, które są świadome swoich żydowskich korzeni i które aktywnie włączają się w życie żydowskie, ale z różnych powodów nie czują się, czy nie chcą być członkami którejś z wyznaniowych grup. Mamy zatem teraźniejszość i mamy zatem próby budowania przyszłości. I oba te procesy zakotwiczone są oczywiście w przeszłości, w tej tragicznej historii polskich Żydów, od której nie da się uciec, szczególnie będąc w Polsce. Obok więc tych wyrazów normalnego życia, obok prób budowania żydowskiej przyszłości, tworzenia szkół i przedszkola, mamy też upamiętnianie przeszłości. To jest coś, od czego polscy Żydzi, krakowscy Żydzi nie uciekają. I to są te procesy, które bardzo często są widoczne. Ceremonie poświęcone zagładzie, ceremonie poświęcone pamięci tych, którzy zginęli i których pamiętamy z imienia i nazwiska. To nie są nieznane, anonimowe ofiary. To są rodziny, rodzice, dziadkowie tych osób, którzy często tutaj dzisiaj w Polsce nadal żyją. I mamy tutaj dwa zdjęcia, które dokumentują takie właśnie procesy. Ceremonie na terenie dawnego obozu pracy w Płaszowie, gdzie krakowscy Żydzi modlą się przy pomniku poświęconym pamięci ich rodzin. Ale mamy też projekty międzynarodowe, Marsz Żywych, który każdego roku ściąga do Polski tysiące Żydów z całego świata, po to, aby upamiętnić pamięć pomordowanych w Auschwitz, ale również w innych miejscach w trakcie zagłady. Te procesy, których jesteśmy świadkami, czyli odrodzenie żydowskiego życia, to jest coś niebywałego. Dla wielu osób Polska nigdy nie miała być już miejscem, które wypełnia polifonia żydowskich głosów. A ten hałas, ten harmider jest coś, jest czymś, czego jesteśmy dzisiaj świadkami. Ale żydowska Polska to nie tylko Żydzi, to również rzesze nieżydowskich Polaków, którzy poświęcają swoje życie, aby upamiętnić żydowskich mieszkańców, aby celebrować żydowski świat, aby cieszyć się żydowską kulturą. I być może najlepszym przykładem nie tylko w kontekście Krakowa, ale i całej Polski, a zapewne i Europy Wschodniej, jest Festiwal Kultury Żydowskiej. Wydarzenie, które od niemal 30 lat organizowane jest tu w Krakowie, tworzone przez w dużej mierze nie Żydów, ale wypełniane żydowskimi głosami. Festiwal Kultury Żydowskiej ma być świętem prezentującym żydowskie życie takim, jakie ono jest dzisiaj. Stąd podczas jego trwania mamy niebywałą okazję wysłuchać i zobaczyć żydowskich artystów ze wszystkich zakątków świata, jako dowód trwania i siły żydowskiej cywilizacji. Festiwal organizowany jest co roku i odbywa się tutaj na krakowskim Kazimierzu. Nie ma więc wątpliwości, że ta zmiana, której jesteśmy świadkami, to przywracanie pamięci o żydowskiej Polsce nie dzieje się tylko i wyłącznie w dużych centrach, nie dzieje się tylko i wyłącznie poprzez wielkie instytucje czy wydarzenia takie jak choćby Muzeum Polin w Warszawie, Festiwal Kultury Żydowskiej czy Żydowskie Muzeum Galicja. One dzieje się przede wszystkim dzięki pracy rzeszy lokalnych aktywistów, nauczycieli, studentów, uczniów, ludzi, którzy z własnych powodów decydują się na to, aby rozpocząć rozmowę o żydowskiej, często niełatwej, przeszłości w ich lokalnych społecznościach. I to zdjęcie dokumentuje jedno z takich zjawisk. W Wadowicach lokalni nauczyciele stworzyli historię, przewodnik po historii żydowskiej gminy w tym właśnie mieście. Ale w Krakowie, wracając na chwilę do naszego miasta, jednym z centrów, które ma niebywały wpływ na przywrócenie pamięci, rozpoczęcie dyskusji o żydowskiej przeszłości, polsko-żydowskich relacjach, jest Instytut Judaistyki, który już od wielu lat działa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach prowadzonych zajęć Instytut Judaistyki nie tylko mówi o przeszłości, ale również znowu o teraźniejszości, o żydowskim życiu dziś, przygotowują studentów zarówno do pracy w muzeach, ale również w firmach, zarówno w Polsce, Izraelu, jak i na całym świecie.
Żydowska Polska, a szczególnie żydowski Kraków, jest więc miejscem, w którym przenikają się zarówno żydowskie życie, jak i ścieżki nieżydowskich Polaków zainteresowanych tym żydowskim życiem. To też jest miejsce, do którego każdego roku ściągają setki tysięcy, miliony turystów. I z tym wiążą się również inne procesy, nie wszystkie z nich pozytywne, a więc pewna komercjalizacja żydowskiej przestrzeni, tworzenie pewnych fikcyjnych, wyimaginowanych historii, które nie tyle opowiadają o tym, co było, ale o tym, co chcielibyśmy, aby kiedyś było prawdą. Dlatego też tak istotne jest, aby nie zadowalać się tylko tym powierzchownym spojrzeniem na polsko-żydowskie relacje, na tą żydowską historię, ale dogłębne jej studiowanie, czy to poprzez udział w zajęciach organizowanych przez Instytut Judaistyki, wydarzeniach organizowanych przez Żydowskie Muzeum Galicja, czy naszych partnerów z Centrum Społeczności Żydowskiej, Festiwalu Kultury Żydowskiej i wielu, wielu innych. Tylko to pozwoli nam zrozumieć głębie i wszystkie komplikacje związane z polsko-żydowską historią. I taki też cel przyświęca całej wystawie stałej Żydowskiego Muzeum Galicja. Ta wystawa nie opowiada o jednej historii, nie opowiada o jednym, nie proponuje jednego spojrzenia, ale potwierdza fakt, iż historia polsko-żydowska tworzona jest, składa się z wielu różnych części, z wielu różnych opowieści. Wśród nich są te opowieści dobre, o żydowskiej obecności, o chwale i bogactwie żydowskiego świata, które tutaj kiedyś istniało. Częścią tej opowieści są też losy tych, którzy zginęli. Losy związane z wojenną zagładą, ale również z przed- i powojennym antysemityzmem. Żydowska Polska to również ten czas powojennego milczenia, wymazywania śladów żydowskiej obecności z Polski. Żydowska Polska wreszcie to odrodzenie, to powrót żydowskiego życia, czego jesteśmy świadkami dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w tym wirtualnym zwiedzaniu Żydowskiego Muzeum Galicja. Bardzo dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie tego projektu i mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się tu wszyscy w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie podczas jednego z wydarzeń. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło ponownie się z Państwem spotkać. Tym wykładem będę chciała Państwu przybliżyć to, jak wygląda życie współczesne, żydowskie życie współczesne w Polsce. Dlatego mam nadzieję, że wraz z kolejnymi slajdami zobaczą Państwo, jak to życie się zmieniało, jakie instytucje pojawiają się tutaj ponownie, jeżeli chodzi o życie kulturalne, o życie, jeżeli chodzi o edukację, czy też o życie religijne. No oczywiście mówiąc o życiu współczesnym w Polsce, trzeba zaznaczyć i zacząć od tego, że to życie w Polsce po 1945 roku jak najbardziej istniało. Oczywiście w dużo mniejszym stopniu ze względu na tragedię II wojny światowej niż przed wojną, ale funkcjonowało. Powstawały kolejne żydowskie instytucje, żydowskie gazety, więc to życie jak najbardziej tutaj się rozwijało i dopiero 68 rok to jest ta data, która może mówić o zastopowaniu rozwoju życia żydowskiego w Polsce i do początku lat 90., kiedy już widzimy ten ponowny rozkwit. Mówiąc o takich instytucjach, które się wydają najbardziej istotne, to oczywiście trzeba zacząć od Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Tutaj Państwo widzą datę 93 rok i to nie jest tak, że Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce powstał w 93 roku, absolutnie nie. Związek Gmin Religijnych funkcjonował jeszcze w czasach przedwojennych, jak również powojennych, pod inną nazwą i dopiero właśnie w 93 roku przekształcił się już oficjalnie w Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Oczywiście same gminy zajmują się opieką nad tą pozostałością po dawnych społecznościach i gminach żydowskich w Polsce, czyli opieką nad cmentarzami, ale również, czy też nad byłymi synagogami, ale także opieką nad społecznością żydowską, która w Polsce istnieje.
Żeby zostać członkiem gminy wyznaniowej, należy podlegać tak zwanemu prawu powrotu, czyli to jest prawo, które obowiązuje jako prawo izraelskie, które umożliwia osiedlenie się na terenie państwa Izrael. Więc wystarczy mieć jednego żydowskiego dziadka bądź babcię, co uprawnia nas do bycia członkiem, członkinią takiej gminy. Gmin w Polsce jest kilka. W Krakowie, w Łodzi, w Szczecinie, w Bielsku Białej, w Legnicy, w Warszawie, z filią w Lublinie, we Wrocławiu z dwoma filiami i w Katowicach też z dwoma filiami. I te gminy zajmują się opieką nad terenami, które im podlegają oraz nad tym, aby sprawować dalej i też pomagać funkcjonować społecznościom, przeżywać święta, dbają o to, żeby była koszerna kuchnia, zajmują się swoimi starszymi członkami, więc te gminy jakby cały czas funkcjonują. Inną taką instytucją, która też funkcjonuje w Polsce jeszcze sprzed lat 90., to jest Towarzystwo Społeczne Kulturalne Żydów w Polsce, funkcjonuje od 1950 roku, więc to też jest przykład tego, że to życie żydowskie w Polsce po 1945 roku było. I te skarżety do dziś dnia funkcjonują, również w Krakowie. I te skarżety są instytucjami zupełnie świeckimi i skupiają się też na obchodzeniu, upamiętnianiu wydarzeń, na obchodzeniu świąt, ale właśnie z takiej perspektywy świeckiej, niereligijnej. Nie jest to absolutnie religijna instytucja. Innym takim przykładem również jest Teatr Żydowski. Teatr Żydowski, który funkcjonuje od lat 50. w Polsce, powstał z połączenia dwóch teatrów żydowskich. Teatru Żydowskiego we Wrocławiu i w Łodzi. I w momencie, kiedy powstał, był bardziej teatrem podróżującym po Polsce i w 55 roku osiadł w Warszawie i właściwie od 55 roku w tej Warszawie funkcjonuje. No i też aktualnie nazwa, oficjalna nazwa tego teatru to jest Teatr Żydowski imienia Ester Rachel i Idy Kamińskich, czyli dwóch słynnych aktorek, które też były związane z tym teatrem. Zresztą Ida Kamińska była nominowana do Oscara, bardzo znana aktorka, reżyserka. No i Teatr Żydowski funkcjonujący do dziś dnia wystawia dużo sztuk w języku polskim oraz w języku jidysz, więc cały czas pielęgnuje właśnie tradycję tych przedstawień w języku jidysz. No i też od kilku lat przy Teatrze Żydowskim funkcjonuje Centrum Kultury Jidysz, więc cały czas dba się o rozwój, czy też o jakby kultywowanie tego języka jidysz. Właśnie między innymi dzięki takim inicjatywom. No i tutaj odchodząc trochę od tego, co się działo w czasach powojennych, zmierzamy już ku współczesności. No i w Polsce po roku 89 zaczyna pojawiać się coraz więcej różnego rodzaju instytucji, które były bardzo dobrze znane za granicą, no i one zaczynają funkcjonować w Polsce. Jedną z takich organizacji jest organizacja Chabad Lubavitch. To właściwie fundacja, która funkcjonuje w Polsce, w Warszawie oraz w Krakowie. I Chabad Lubavitch zrzesza hasydów. Sam ruch chabadowski opiera się na tym, aby wędrować tam, gdzie są nawet najmniejsze społeczności żydowskie, żeby otaczać opieką te społeczności i pomagać tym Żydom, którzy w jakiś sposób tracili swój kontakt ze społecznością, do tego, aby ten kontakt ponownie odzyskały. No i Chabad od 2007 roku już funkcjonuje na terenie Polski, oczywiście organizując święta żydowskie, przygotowując młodzież żydowską do bat mitzwy, bar mitzwy, udzielając ślubów, dbając o koszerne jedzenie. Więc w tych dwóch synagogach, które funkcjonują, w tych chabadowskich synagogach, można właśnie zawsze podejść i znaleźć na przykład koszerny sklep. Innym takim związkiem, mówiłam na początku o Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich,
funkcjonującym od 1993 roku. Z założenia jest to Związek Gmin Ortodoksyjnych. W 2008 roku został powołany Bejt Polska, czyli Związek Postępowy Gmin Żydowskich w Polsce. I Bejt Polska aktualnie zrzesza trzy społeczności reformowane. Jest to społeczność Bejt Warszawa, Bejt Trójmiasto i Bejt Konstancin. I te trzy społeczności reformowane skupione są właśnie pod jedną nazwą Bejt Polska i od 2008 roku funkcjonują. No i to nie jest oczywiście jedyna społeczność reformowana, którą mamy w Polsce. Mamy również społeczność Bejt Kraków, która oficjalnie nie należy do Bejt Polska, czyli nie jest jakby zrzeszona w tym Związku Gmin Postępowych. I Bejt Polska swoją jakby siedzibę ma właśnie w Krakowie, przepraszam, Bejt Kraków ma swoją siedzibę właśnie w Krakowie, nie ma swojej synagogi, więc Bejt Kraków można czasami na przykład spotkać w Muzeum Galicja, gdzie ma swoje modlitwy, gdzie obchodzi razem święta. Bejt Kraków też słynie z tego, że rabinka, która pracuje w Bejt Kraków, Tania Segal, i właściwie jest to pierwsza rabinka, która pracuje w Polsce, udziela się właśnie w teatrze, więc też można często oglądać różnego rodzaju przedstawienia wyreżyserowane przez rabinkę Tanię Segal. Kolejną organizacją i też organizacją religijną jest Or Hadasz, która patrząc na pozostałe jest stosunkowo najmłodszą, bo powstała kilka lat temu. I Or Hadasz jest Stowarzyszeniem Żydów Postępowych i Or Hadasz swoją siedzibę ma właśnie w Krakowie. Więc w Krakowie mamy aktualnie dwie społeczności reformowane, postępowe, które tutaj właśnie w Krakowie funkcjonują. Or Hadasz również nie posiada swojej synagogi, więc nie ma jakby takiego swojego miejsca dedykowanego konkretnie swojemu stowarzyszeniu, ale też mocno działa i też organizuje obchody świąt. I tutaj też chciałabym zaznaczyć, że w gminie wyznaniowej żydowskiej w Warszawie, oprócz tej gminy takiej konkretnie ortodoksyjnej, przy tej gminie funkcjonuje również społeczność reformowana, Etz Chaim, i to jest społeczność, która ma swoją synagogę, ma swoje miejsce, ma swojego rabina i też jest bardzo aktywna. Więc tych społeczności reformowanych w Polsce jest sporo, więc to nie są tylko i wyłącznie gminy, czy też gminy, które są ortodoksyjne, są to jak najbardziej też gminy postępowe. No i tutaj też trzeba opowiedzieć trochę o rozwoju różnego rodzaju instytucji związanych ze społecznością żydowską, czy też upamiętniających na początku tą społeczność. No i oczywiście zacznę tutaj od Muzeum Galicja, które powstało w 2004 roku z inicjatywy Chrisa Schwarza, który chciał upamiętnić wraz z Jonathanem Weberem te ślady pamięci po tych Żydach galicyjskich, po tej Galicji, która tutaj zapadła mocno w żydowską pamięć, i powstała wystawa Śladami Pamięci, wystawa pokazująca właśnie te tytułowe ślady, ślady po społeczności żydowskiej. Muzeum Galicja jakiś czas temu dodało jakby drugą część do wystawy Chrisa Schwarza, czyli tą część pokazującą, jak to życie wygląda dzisiaj. Więc jest ta kontynuacja pokazująca, że to życie wyglądało kiedyś inaczej, ale teraz też się rozwija, więc bardzo serdecznie Państwa zapraszam, żeby też zobaczyć tą wystawę, właśnie tą pokazującą te ślady pamięci i to, co się dzieje współcześnie w społecznościach żydowskich w Polsce. Oprócz tego Muzeum Galicja, oprócz tego, że ma wystawy stałe i czasowe, również bardzo mocno działa na polu edukacyjnym i tutaj niejednokrotnie też ja miałam przyjemność brać udział w różnego rodzaju szkoleniach dla nauczycieli, dla różnego rodzaju edukatorów, więc tutaj też działalność edukacyjna jest ogromna. Muzeum Galicja powstaje na krakowskim Kazimierzu w 2004 roku. W 2008 roku, czyli 4 lata później, powstaje również na krakowskim Kazimierzu JCC Kraków. JCC Kraków jest instytucją niereligijną, jest centrum społeczności żydowskiej,
Pierwszym tego typu instytucją w Polsce, JCC, czyli Centra Społeczności Żydowskiej, funkcjonują praktycznie na całym świecie. W Polsce to pierwsze powstaje właśnie w 2008 roku i na celu ma skupienie tej społeczności żydowskiej, która w Polsce funkcjonuje, niekoniecznie te osoby, które są religijne. No i w 2008 roku zaczyna swoją działalność i ta działalność dzisiaj po tylu latach się bardzo mocno rozwinęła, bo jest to też działalność edukacyjna. Odbywają się tam kolacje szabatowe, są obchodzone święta, funkcjonuje w tym momencie również przedszkole, działa klub seniora, działa klub studencki, więc jest to instytucja, która się stara przyciągnąć i zadbać o społeczność żydowską w Krakowie, ale jest to też instytucja, która edukuje osoby, które nie mają pochodzenia żydowskiego, więc to na przykład w JCC można uczyć się języków, w tym języka jidysz czy języka arabskiego, ale też jest dużo wykładów, spotkań z rabinem, więc każda osoba, która jest zainteresowana, może też właśnie skorzystać z tej oferty. No i w 2013 roku powstaje drugie JCC, JCC Warszawa, która działa i podobnie i niepodobnie jak JCC w Krakowie, czyli również skupia społeczność żydowską warszawską, ale jest, ma dużą ofertę otwartą właśnie konkretnie dla osób, które są zainteresowane edukacją żydowską, a niekoniecznie te, które to pochodzenie mają. W JCC Warszawa w niedzielę, jeszcze w czasach przedpandemicznych, można było przyjść, zjeść śniadanie Boker Tov, to były takie słynne koszerne śniadania. JCC Warszawa ma swoją koszerną kuchnię, odbywa się tam dużo prelekcji, dużo spotkań, wydarzeń kulturalnych, więc to jest takie miejsce, w którym każda osoba, która chce się czegoś nauczyć na temat życia żydowskiego, no to oczywiście jak najbardziej JCC Warszawa tutaj służy pomocą. No i też w 2013 roku otwiera swoje podwoje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Bardzo ważne muzeum, ponieważ patrząc na kontekst Polski, bardzo często społeczności żydowskiej w Polsce mówi się w kontekście Holokaustu, w kontekście II wojny światowej, w kontekście pogromów i zapomina się, że tak naprawdę historia Żydów w Polsce to jest historia kilkusetletnia, a nie historia 5 lat. Więc tutaj Muzeum POLIN stara się edukować właśnie w tym temacie, więc tutaj też, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie był, to zachęcam, żeby odwiedzić to muzeum. Ma bardzo dobrą, interaktywną wystawę, obejmującą praktycznie wszystkie etapy rozwoju społeczności żydowskiej w Polsce i jest absolutnie, wydaje mi się, jednym z ważniejszych tutaj punktów na mapie, szczególnie dla osób odwiedzających Polskę, które powinny się uczyć o tym, jak to życie żydowskie w Polsce wyglądało. Też w 2014 roku powstaje, czy też jest reaktywowane, bo nie powstaje, jest reaktywowane Maccabi Warszawa. Maccabi Warszawa to była organizacja, sportowa organizacja żydowska działająca w Warszawie przed wojną. Jedna z wielu organizacji sportowych działających przed wojną w Polsce, żydowskiej organizacji sportowych. I Maccabi Warszawa w 2014 roku oficjalnie się reaktywuje. Posiada kilka sekcji sportowych i z ciekawostek dodam, że w 2017 roku przedstawiciele Maccabi Warszawa wzięli udział w olimpiadzie, w Igrzyskach Olimpijskich w Izraelu, żydowskich Igrzyskach Olimpijskich i zdobyli tam kilka medali, więc to nie tylko że reaktywacja, ale też konkretne działania i dzięki temu też zdobywanie medali. I Maccabi Warszawa działa ze sporym sukcesem. No ciągle czekamy na reaktywację oficjalną jakiegoś żydowskiego klubu tutaj w Krakowie. Mimo, że już jakieś próby były podejmowane, to jakby oficjalnie jeszcze nie mamy reaktywowanego żadnego. No i też mówiąc o rozwoju społeczności żydowskiej w Polsce, oczywiście trzeba zaznaczyć, jak wygląda kwestia edukacji. I tu mówię konkretnie o edukacji właśnie młodzieży, dzieci żydowskich. W 1989 roku powstaje już pierwsza instytucja, czy też pierwsza jednostka edukacyjna. Otwierają się szkoły Laudermorasza w Warszawie.
I to jest placówka, która obejmuje zarówno przedszkole, jak i szkołę podstawową. Później był oczywiście okres, w którym funkcjonowała również szkoła gimnazjalna. Po zlikwidowaniu gimnazjów została znowu szkoła podstawowa. Więc to jest właściwie jedyna taka oficjalna szkoła, która z założenia jest szkołą żydowską. Więc ta instytucja, która funkcjonuje w Warszawie, była jakby tym początkiem. Oczywiście możemy doszukiwać różnego rodzaju instytucji, czy też działań, które mają edukować, mają pomagać w edukacji żydowskiej, więc powstaje dużo szkółek niedzielnych przy różnych instytucjach żydowskich w Polsce, ale z taką oficjalną szkołą tak naprawdę mamy do czynienia od 1989 roku w Warszawie i do tej pory jest to jedyna oficjalna szkoła żydowska w Polsce. W 2016 roku otwiera się Hillel Warszawa. Hillel to międzynarodowa żydowska organizacja studencka działająca przy uniwersytetach. W Polsce działają w konkretnych miastach, skupiając młodzież żydowską. I w 2016 roku właśnie pierwszy oddział otwiera się w Warszawie. W 2017 roku otwiera się drugi oddział krakowski. I w 2017 roku mamy już do czynienia z Hillel Polska, z Fundacją Hillel Polska, która właśnie działa na terenie całej Polski. Oczywiście te dwie główne filie, ale zrzeszające młodzież czy też studentów z całego kraju. W 2017 roku również otwiera się żydowskie przedszkole oraz żłobek, Frajda. Otwiera się przy JCC Kraków i jest to też pierwsze takie oficjalne żydowskie przedszkole w Krakowie po roku 89, gdzie jest realizowany program, podstawa programowa oficjalna, plus oczywiście też zajęcia dotyczące judaizmu i kultury żydowskiej. No i w 2020 roku, więc to już zupełnie świeża sprawa, rozpoczyna swój pierwszy semestr żydowskie prywatne liceum ogólnokształcące imienia Zanny Ginczanki w Warszawie, które jakby należy również do całej tej sieci szkół, zespołu szkół Lauder Morasza. No i w 2020 roku właśnie to pierwsze liceum zostaje otwarte. Jest to świeża i bardzo, bardzo nowa sprawa, więc życzę tutaj i trzymam kciuki, życzę powodzenia. Pierwszy rocznik rozpoczął swoją naukę kilka tygodni temu. No i też czasopisma, bo nie sposób też mówić o rozwoju społeczności żydowskiej, kultury żydowskiej w Polsce, nie mówiąc o czasopismach, więc takim pierwszym to czasopismo Słowo Żydowskie wydawane w języku polskim i jidysz od 1992 roku, wydawane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Polskich. Jest to czasopismo, które wydawane jest do dziś dnia. Drugim czasopismem, które było wydawane w Polsce, było czasopismo Midrasz, które też słynęło z różnego rodzaju esei, recenzji, książek, filmów. Midrasz był wydawany od 1997 roku i niestety w 2019 roku został wydany ostatni numer, więc to czasopismo, przynajmniej jak na ten moment, już jest czasopismem nieistniejącym, niewychodzącym. I takim czasopismem, czy też kwartalnikiem właściwie było też kwartalnik Cwiszyn, wydawany przez 4 lata od 2010 do 2014 roku. Cwiszyn, które też bardzo mocno stawiało na kulturę jidysz, ale też tą współczesną kulturę jidysz. Bardzo dużo ciekawych tematów, bardzo dużo ciekawych recenzji, wywiadów, więc też jeżeli ktoś z Państwa ma okazję, a to nie jest takie trudne, proszę sięgnąć do tego kwartalnika i przeczytać bardzo dużo ciekawych artykułów, które tam były publikowane. Zresztą graficznie Cwiszyn było też bardzo dobrze zrobione. No i z takich nowszych rzeczy to magazyn Kidusz, magazyn, który wydawany jest od 2013 roku.
Magazyn, który jest, stara się być bardzo nowoczesny, wiele artykułów, które są tam publikowane, to są artykuły, które dotyczą tematów, które właściwie, którymi żyją współcześnie wszyscy, więc jak widać, to nie to są tylko tematy dotyczące konkretnej zagadnień z przyszłości, ale też w Hiduszu można znaleźć wiele tematów, które mogą się wydawać nawet kontrowersyjne. Zachęcam Państwa też, żeby Państwo sięgnęli i poczytali właśnie, co w tym Hiduszu można znaleźć. No i też nie sposób mówić o współczesnym życiu żydowskim w Polsce, nie mówiąc o wydarzeniach, które dotyczą tej społeczności, czy też upamiętniania, w jaki sposób społeczności żydowskiej. Festiwali kultury żydowskiej w Polsce jest bardzo dużo, ale tym najsłynniejszym jest oczywiście Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, który od 1988 roku właściwie można datować jego początki. Festiwal Kultury Żydowskiej dzisiaj jest słynny na całym świecie i tutaj też wielu artystów przyjeżdża do Polski, żeby wziąć w nim udział. I to jest właśnie ten pierwszy i tak naprawdę jeden z największych festiwali kultury żydowskiej, który się odbywa. Oczywiście w Polsce w tym momencie tych festiwali kultury żydowskiej jest dużo więcej. Między innymi festiwal Singera w Warszawie. Ale oprócz tego mamy też wydarzenie, które ma miejsce od 2010 roku w Krakowie, zwane Seven at Night, czyli synagogi nocą. Wydarzenie, w czasie którego, które funkcjonuje podobnie jak Noc Muzeów, czyli w ciągu jednej nocy otwierane są wszystkie synagogi, które funkcjonują na krakowskim Kazimierzu. Otwarte są dla zwiedzających. W tych synagogach też dzieją się różnego rodzaju wydarzenia związane z tematem, który w danym roku jest realizowany. I można zobaczyć te synagogi od wewnątrz, ale też można czegoś się dowiedzieć więcej na temat żydowskiej kultury, tradycji. To jest bardzo ciekawe, rzeczywiście Kazimierz jest tą dzielnicą, która jest bardzo dobrze zachowana, więc dzięki temu możemy te 7 synagog otworzyć co roku dla wszystkich zainteresowanych. I też wydarzenie, które odbywa się od kilku lat w Krakowie, Right for the Living. Może część z Państwa słyszała o Marszu Żywych, czyli marszu tych młodych Żydów przyjeżdżających do Polski, marsza, które odbywają się pomiędzy właśnie Birkenau i Auschwitz. Od 2014 roku JCC Kraków realizuje Ride for the Living, czyli rajd dla żywych. Rajd spod bramy Auschwitz-Birkenau do bramy JCC Kraków. Jest to rajd, który ma upamiętnić tą społeczność żydowską, czy też nawet nie upamiętnić, ale pokazać, że życie żydowskie w Polsce nie skończyło się w Auschwitz, że to życie żydowskie jest, to żydowskie się rozwija i właśnie ta droga pomiędzy Oświęcimiem a Krakowem ma być tą drogą pokazującą, że to życie dalej jest kontynuowane. No i też już na koniec dodam tylko o bardzo ciekawej inicjatywie Mipolin, czyli z Polski. Jest to firma założona, fundacja założona w 2014 roku, gdzie realizowana jest produkcja różnego rodzaju judaików. Judaiki, które są nowoczesne, które są bardzo, bardzo ładne, ale jednocześnie nawiązują do tradycji. I Mipolin realizuje nie tylko specjalne świeczniki, które są świecznikami szabatowymi, hanukowymi i też mogą służyć jako menora, ale również mezuzy, czy też zawieszki, biżuteria. I jest to właśnie jedna z takich pierwszych firm, która powstała w Polsce i która tak naprawdę bardzo mocno wpłynęła na zagraniczne rynki i to są bardzo popularne judaiki za granicą. Więc to, co się dzieje w Polsce, jest rozwijane, jest i staje się popularne, więc chciałam tylko zwrócić Państwa uwagę właśnie na te rzeczy z Mipolin, które można też między innymi nabyć w Muzeum Galicja. No i właściwie to jest taki bardzo krótki wykład na temat tego, jak to życie żydowskie w Polsce się rozwija. Oczywiście nie byłabym w stanie tutaj przez 20 minut poruszyć wszystkich możliwych instytucji, wydarzeń, organizacji itd., ale mam nadzieję, że to jest taki początek, żeby Państwo zaczęli szukać czegoś więcej na własną rękę i dowiedzieli się więcej właśnie na temat tego, jak to życie współcześnie się rozwija, bo się rozwija
funkcjonuje, istnieje i jak najbardziej ma się ku lepszemu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Ilu Żydów mieszka współcześnie w Polsce? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez odwiedzających nasze muzeum. Słyszą je także przewodnicy bądź pracownicy innych instytucji kultury zajmujących się tematyką żydowską. Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, gdyż wciąż odkrywane są na nowo nowe historie. Do gmin żydowskich w Polsce dołączają nowi członkowie, którzy niedawno odkryli swoje żydowskie pochodzenie, swoje żydowskie korzenie, często przez przypadek. Życie żydowskie w Polsce skupia się przede wszystkim wokół gmin należących do Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Znajdziemy je w Bielsku Białej, Katowicach, Krakowie, Legnicy, Łodzi, Warszawie czy Wrocławiu. Ich filie z kolei znajdują się w Bytomiu, Gliwicach, Lublinie, Żarach, Wałbrzychu czy Gdańsku. Co warte podkreślenia, to życie żydowskie skupione wokół tych ośrodków nie skupia się tylko i wyłącznie w kontekście religii. Są powoływane instytucje kultury, są powoływane żydowskie kluby sportowe, a także żydowskie kluby młodzieżowe, też żydowskie kluby studenckie. Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów, które przedstawią współczesne życie żydowskie we Wrocławiu i w Krakowie. Znajdujemy się pod JCC Kraków, Centrum Społeczności Żydowskiej przy ulicy Miodowej 24 obok synagogi Tempel. To miejsce od ponad 11 lat gromadzi lokalną społeczność żydowską podczas codziennych spotkań, jak i obchodów świąt czy copiątkowych kolacji szabatowych. W budynku swoje stałe miejsce ma klub seniora oraz Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej Frajda, żłobek i przedszkole. Spotykają się tutaj również członkowie klubu studenckiego Hillel Gimel, nastolatkowie z klubu Tabuzim oraz dzieci wraz z rodzinami w ramach niedzielnego programu Bajgiel. To miejsce również dla sympatyków naszej organizacji, którzy przychodzą na kursy językowe, uczą się tutaj hebrajskiego, jidysz oraz arabskiego, a także biorą udział w różnych wykładach i spotkaniach dotyczących kultury i historii żydowskiej. To tutaj często swoje pierwsze kroki kierują osoby, które niedawno dowiedziały się o swoich żydowskich korzeniach i chciałyby być częścią społeczności. To do nas również zgłaszają się Żydzi, którzy przeprowadzają się do Krakowa z zagranicy. Dlatego nasza społeczność jest bardzo zróżnicowana, mieszają się tutaj języki, pokolenia, doświadczenia i tradycje. Co roku bierzemy czynny udział w Festiwalu Kultury Żydowskiej, organizując wiele wykładów i spotkań. Rokrocznie organizujemy również Ride for the Living od bramy Auschwitz do bramy JCC Kraków, aby pokazać, że społeczność żydowska wciąż żyje i się rozwija. Organizujemy również Seven at Night, czyli nocne zwiedzanie 7 krakowskich synagog oraz otwarte dla wszystkich obchody święta Chanuka. Cieszymy się również z obecności wielu wolontariuszy i wolontariuszek, którzy co roku zgłaszają się do nas, aby poznać społeczność i pomóc w jej rozwoju. Mamy również zaszczyt dzielić się współczesną historią społeczności żydowskiej z wieloma zagranicznymi grupami turystów. W 2019 roku odwiedziło nas ponad 140 tysięcy osób. Zachęcamy do odwiedzin również Ciebie. Można nas znaleźć w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Aktualnie część naszego programu dostępna jest w formie online. Przy Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Kraków działa klub studencki Hillel Gimel. Ta nieco zagadkowa nazwa pochodzi z połączenia dwóch organizacji. W hebrajskim litery mają swoją wartość numeryczną, a Gimel jest trzecią literą hebrajskiego alfabetu o wartości numerycznej 3. Prawie dekadę temu, zakładając w JCC grupę studencką, tę literę jako symbol obrała sobie żydowska młodzież w Krakowie, nazywana trzecim pokoleniem po zagładzie. W 2017 roku Hillel International, czyli międzynarodowa organizacja studencka, która od 1923 roku działa na całym świecie, zdecydowała się otworzyć swój oddział w Krakowie. I tak doszło do połączenia tych inicjatyw. Nazwa Hillel pochodzi od imienia słynnego żydowskiego myśliciela i nauczyciela Tory. Krakowski oddział to nie jedyny oddział Hillela w Polsce. Ściśle współpracujemy z Hillel Warszawa, tworząc programy dla młodych Żydów nie tylko z naszych miast. Nasza oferta skierowana jest do osób z pochodzeniem żydowskim w wieku od 18 do 30 lat. Staramy się im dać narzędzia
do rozwijania swojej tożsamości, zarówno tym, którzy definiują się jako osoby religijne, jak i tym, którzy realizują się poprzez świecką kulturę lub dopiero odkrywają swoje żydowskie korzenie. Organizujemy obchody świąt żydowskich, ale i wykłady edukacyjne z nimi związane. Umożliwiamy poznawanie żydowskich tekstów i tradycji, a także sztuki, również tej współczesnej. Przybliżamy też naszym członkom i członkiniom historię i kulturę Izraela, ale i diaspory. Tworzymy przestrzeń dla młodych Żydów, w której mogą się poznać, wymienić umiejętnościami i stworzyć społeczność. Zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych i do zaglądnięcia na naszą stronę internetową www.hillel.pl. A jeśli jesteś młodą osobą z pochodzeniem żydowskim, koniecznie się do nas odezwij, to może być początek wspaniałej przygody. Nazywam się Gosia Gućko i pracuję jako koordynatorka projektów Fundacji BNDKH. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić do wrocławskiej synagogi pod Białym Bocianem, którą widzicie za moimi plecami. Zapraszam. Synagoga pod Białym Bocianem została wybudowana w niemieckim wtedy Breslau w 1829 roku. Została wybudowana przez liberalną część gminy żydowskiej, co fajnie odzwierciedla się w tym neoklasycystycznym wyglądzie, który możecie teraz zobaczyć. Synagoga ta miała bardzo dużo szczęścia. Przetrwała ona noc kryształową, ponieważ bano się ją podpalić ze względu na otoczenie innymi budynkami. I zaraz po wojnie, w 1945 roku, trafiła ona w ręce Żydów polskich, którzy przyjechali tutaj po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Gmina żydowska, która powstała tutaj w 1945 roku, nie miała niestety wystarczających środków na utrzymanie budynku. W 1966 roku, w przeddzień kolejnej kampanii antysemickiej, budynek został całkowicie zamknięty dla użytkowników ze względu na zagrożenie budowlane. I zaczął wtedy niszczeć, a proces ten trwał aż do 1996 roku, kiedy synagogę udało się na nowo odzyskać i przekazać nowej gminie żydowskiej, która powstała we Wrocławiu w latach 90. Wtedy też rozpoczęto kolejne remonty, które zakończyły się tak naprawdę dopiero w 2010 roku. Fundacja, w której pracuję, Fundacja BNDKH, została założona w 2006 roku po to, aby połączyć siły z miejscową gminą żydowską i zebrać środki właśnie na uratowanie tego pięknego budynku. Remont zakończył się niecałe 10 lat temu i był możliwy dzięki środkom z funduszy Miasta Wrocław, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej oraz środkom EOG, czyli pochodzącym z krajów takich jak Liechtenstein, Norwegia i Luksemburg. Balkony synagogi pod Białym Bocianem stanowią obecnie przestrzeń wystawienniczą, która jest dostępna dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o historii samej synagogi, jak i społeczności żydowskiej, tak niemieckiego Breslau, jak i polskiego Wrocławia. Gmina żydowska w Wrocławiu jest niewielka, mimo że swoim zasięgiem obejmuje praktycznie większość Dolnego Śląska. Dlatego też główna sala synagogi pod Białym Bocianem, gdzie byliśmy przed chwilą, służy głównie wydarzeniom kulturalnym, różnego rodzaju koncertom, przedstawieniom, spektaklom i spotkaniom. Tam nabożeństwa odbywają się tylko w najważniejsze żydowskie święta. Natomiast w miejscu, w którym znajdujemy się teraz, czyli w małej synagodze, również wyremontowanej w 2015 roku, nabożeństwa odbywają się każdy piątek i każdą sobotę i jest to przestrzeń, która służy członkom gminy żydowskiej na co dzień. Unikalną częścią kompleksu synagogi pod Białym Bocianem jest mykwa, czyli łaźnia rytualna, w której znajdujemy się właśnie teraz. Remont tej przestrzeni zakończył się w 2018 roku. W tym roku też zakończyliśmy remont synagogalnych piwnic, w których znalazła się kolejna przestrzeń wystawiennicza oraz sala warsztatowa i filmowa przeznaczona do celów edukacyjnych. Mykwa służy zarówno rytualnemu oczyszczeniu i mogą z niej korzystać członkini i członkowie gminy żydowskiej we Wrocławiu, jak i jest kolejną przestrzenią, którą wykorzystujemy do działań kulturalnych, tak jak widzicie, wystaw, wernisaży czy kameralnych koncertów, które nasza fundacja organizuje m.in. w ramach Dni Wzajemnego Szacunku